Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj poniedziałek, jest 17 dzień maja, to jest początek nowego tygodnia. Jak na maj przystało, będą to odcinki majowe. Wiem, że to już dwa tygodnie minęło maja, więc też powinny być majowe, ale dopiero wróciłem do Polski. Jest piękna pogoda, podobno od jutra będzie już lało, ale dlatego korzystam z pięknej pogody i będziemy w tym tygodniu spotykać się majówkowo w lesie przy zielonych okolicznościach. Mówiąc krótko, jedziemy. Moi drodzy, moi mili, witam was bardzo serdecznie na początku tego tygodnia. Muszę wam się przyznać, że jak człowiek jest na słońcu, jest wśród drzew, ptaków śpiewają, wszystko kwitnie, jest zielono, to w ogóle aż tak się żyć chce, aż się chce mówić. W ogóle można by o tym zrobić odcinek, ale nie o tym będzie odcinek, bo odcinek będzie o mądrości murów. Mamy poniedziałek, a jak zazwyczaj w poniedziałki wam cytuję mądrości z różnych murów. Aczkolwiek już pomału z tym lądujemy, bo mi się mądrości murów kończą, chyba że jakieś znowu kolejne znajdę i będą pewnie inne rzeczy. Ale na dzisiaj, kochani, następujące zdanie. Znalezione, wysprejowane na jakimś murze. Jakiś mądry napisał tak. Za młodu drży nam serce, na starość nogi. Moi drodzy, tak jak zawsze w mądrości murów chodzi o jakąś taką dosyć inteligentną uwagę, którą ktoś, że tak powiem, zauważa i potem ją trochę przeobraża w coś nowego, nie? Dlaczego to zdanie wam cytuję? Dlaczego je czytam? Za młodu drży nam serce, a potem nogi. Czy można by powiedzieć, inne są problemy młodości, a inne są problemy starości? Mimo że i tu chodzi o drżenie, to dużo się to różni. Kochani, co to znaczy? Jest wielką mądrością człowieka względem samego siebie, ale też względem innych, zobaczyć, że się zmieniamy. Zobaczyć, że różne rzeczy w różnym okresie, w różnych okolicznościach mogą być dla nas ważne. Kochani, to dotyczy nas samych. Kiedy na przykład patrzymy na siebie, to mądrością jest nieuznawanie, że to, co myślę w tej chwili, to, jak w tej chwili odbieram świat, to, co w tej chwili dla mnie jest najważniejsze, to, że to jest absolutne. Mądrością i dojrzałością jest taka umiejętność przyznania, okej, teraz takie to jest i w ogóle nie negować tego, że takie jest, ale za 20 lat może być inaczej. Czyli nie robienie z pewnych rzeczywistości czegoś w ogóle niewiarygodnie absolutnego, tak? Czegoś, co doświadczam, co przeżywam, bo mi drży serce właśnie z miłości, tak? Kiedyś będą ci drżały nogi, twoim głównym problemem nie będzie gaszenie motyli w brzuchu, ale będzie to, żeby się utrzymać na nogach i żeby się nie przewrócić. Jest wielką mądrością w patrzeniu na drugiego człowieka, żeby wiedzieć na przykład, że kiedy on jest w innym etapie życia, jest młodszy albo jest starszy, to te rzeczy, które dla niego są ważne, które są istotne, to nie znaczy, że one takie nie są, bo my już na przykład wiemy, że to jest inaczej. Kochani, dla mnie na przykład taki człowiek starszy, jak patrzę na starszych ojców w naszym zakonie, nie, to tych uznaję za mędrców i za autorytety, którzy nie gaszą tego, co mówią młodzi. Czyli jeżeli jakiś starszy ojciec wypowiada takie słowo, a on jest młody, co on tam wie, to jest dla mnie człowiek niedojrzały. Ojciec Joachim Badaj na przykład zawsze doceniał to, co mówią młodzi. Nie w tym sensie, że się zgadzał ze wszystkim, tylko wiedział, okej, w tym wieku, w tym momencie to i to jest ważne. Jeżeli, kochani, na przykład patrzycie na różne, nie wiem, zainteresowania swoich dzieci, na jakieś takie fascynacje, oglądają różne YouTuby, dla was może głupie, śmieszne i w ogóle bezsensowne, nie? Znaczy, nie mówię, że tam nie ma również śmieci, ale jeżeli wszystkie te rzeczy, którymi oni się fascynują, uznajecie za po prostu, nie wiem, niedojrzałość, to wy jesteście niedojrzali. Bo nie możecie zobaczyć, że dla tamtego pokolenia tamta rzecz w tamtym momencie jest ważna. Tak jak dla was 50 lat temu coś było ważne. Kochani, różne czasy mają swoje wartości, swoje przekonania i tak dalej. Kochani, i nie chodzi mi o to, że wszystko jest płynne. Są oczywiście rzeczy, które są nienaruszalne. Na przykład takie jak Pan Bóg dla mnie, nie? I bez względu na wiek, tutaj nie ma, że tak powiem, bardziej i mniej. Zawsze powinno być bardziej, jeżeli chodzi o Pana Boga. Ale kochani, jeżeli chodzi o nasze odczucia, o nasze przekonania, to naprawdę się zmieniamy. I warto zobaczyć, że kiedyś nam drżało serce z miłości, w sensie z zauroczenia i zakochania, a potem po prostu z drżenia nóg. I to jest dojrzałe, to jest mądre. Umieć to w sobie zobaczyć. Przemyśl to sobie, czy tak jest u ciebie. Moi drodzy, moi kochani, wieje jakiś taki lekki wiaterek, ale chyba nie za mocny, więc mam nadzieję, że nie będzie w mikrofonach dmuchało za bardzo, żeby wam coś zagłuszało. Bardzo was pozdrawiam, bardzo was ściskam z tej pięknej okoliczności przyrodniczej i do zobaczenia już jutro w kolejnych wstawakach. Z Bogiem, pa!